Sportowiec, kulturysta, najsilniejszy człowiek świata, celebryta, a także przedsiębiorca. Człowiek wielu talentów. Mało kto wie, że Mariusz Pudzianowski jest także rolnikiem i właścicielem gospodarstwa. Ogromną popularność Pudzian zdobył dzięki triumfom w chętnie swego czasu oglądanych zawodach strongmanów. 8-krotnie zdobył Mistrzostwo Polski, 6-krotnie Mistrzostwo Europy, a 5-krotnie wygrał Światowy Czempionat. Później zajął się treningami MMA i od 2009 roku walczy w tej formule. Jest jednym z koni pociągowych największej w Polsce i jednej z największych w Europie federacji, KSW. Z 21 walk wygrał 13. Sportowiec występował też w różnych programach telewizyjnych. Dał się również poznać jako biznesmen, właściciel m.in. firmy transportowej. Samo się nic nie zrobi. 33 stopnie na termometrach, ale pracować trzeba. 12 godzin na maszynie w ogrodzie. Napisał kiedyś Mariusz Pudzianowski w opisie filmiku, na którym widać, jak pracuje w swoim sadzie. Co uprawia Mariusz Pudzianowski? Jakie maszyny posiada Mariusz w swoim gospodarstwie? Zanim odpowiem Wam na te pytania, zachęcam do subskrypcji kanału Rolnictwo. Znajdziecie tutaj przegląd najważniejszych wydarzeń z całego tygodnia, które mają realny wpływ na branżę rolniczą. Jak kształtują się ceny w skupie i jak wyglądają najnowsze prognozy plonów? To tylko ułamek pytań, na które znajdziecie odpowiedzi. Zapraszam do subskrypcji. Mariusz Pudzianowski wybrał trudną dziedzinę i zajmuje się towarową produkcją owoców pestkowych. Jego gospodarstwo położone jest w Białej Rawskiej. Miejscowość jest częścią zagłębia sadowniczego, koncentrującego się w obrębie powiatu grójeckiego. Rolnicy wytwarzają tutaj znaczną część krajowej produkcji, m.in. wiśni oraz jabłek. Mariusz Pudzianowski nie wywodzi się z rolniczej rodziny. Pasję do rolnictwa, jak i samo gospodarstwo rozwijał stopniowo. Mariusz Pudzianowski zainwestował w uprawę wiśni oraz w uprawę borówki amerykańskiej. Trudno jest jednoznacznie wyjaśnić, jak to się stało, że zostałem rolnikiem produkującym owoce. Ojciec miał niewiele ziemi, niecały hektar. Był rolnikiem bardziej doniczkowym. Ja pierwszą działkę, będąc młodym chłopakiem, kupiłem w 1996 roku. Miała 1,5 hektara powierzchni. Co z nią trzeba było zrobić, więc nasadziłem drzewek wiśniowych. Czasem przybywały kolejne hektary. Stopniowo areał był zwiększany do kilku, potem do kilkunastu hektarów. Ziemi przybywało, a gospodarstwo mogło się rozrastać, powiedział Mariusz Pudzianowski. Pudzian para się sadownictwem. Dla Mariusza sadownictwo to pasja, bodaj na równi ze sportami, w których przyszło mu się zmagać. Swoje przygody z rolą i sadownictwem dokumentnie uwiecznia na licznych filmikach, które następnie trafiają do kanałów społecznościowych Mariusza Pudzianowskiego. Tygodnik Poradnik Rolniczy jest pierwszą redakcją prasową, która odwiedziła gospodarstwo Mariusza. Rolnik opowiedział o specyfice produkcji, kłopotach, z jakimi aktualnie zmaga się branża sadownicza oraz parku maszynowym, z którego korzysta. W gospodarstwie pracuje kilka ciągników różnych marek. Część z nich została zakupiona z powodów sentymentalnych. Sportowiec bardzo ceni traktory historyczne i legendarne modele produkowane w okresie PRL. Park maszynowy ciągników zaczyna się od starego Ursusa C330, a kończy na najmocniejszym współczesnym modelu z silnikiem o mocy 200 koni mechanicznych. Duży ciągnik jest wykorzystywany na potrzeby transportowe. Zaczepiamy do niego cięższe maszyny, jak agregat talerzowy czy pług. Szkoda męczyć te mniejsze ciągniki. Posiada model z 1968 roku. To C330 oraz C360 z lat 80. Są całkowicie odrestaurowane. Ci, którzy śledzą moje media społecznościowe, wiedzą, że lubię pracować przy wykorzystaniu ciągników, wymienia Mariusz Pudzianowski. W gospodarstwie samodzielnie są wykonywane czynności serwisowe przy ciągnikach. Co więcej, funkcjonuje świetnie zorganizowany warsztat. W warsztacie generalne remonty oraz czynności restauracyjne przy historycznych ciągnikach są prowadzone samodzielnie. Kiedy mieliśmy trochę wolnego czasu oraz sprzyjała ku temu pogoda, czyli padał deszcz, wchodziliśmy do warsztatu. Była to dla nas nie tylko praca, ale świetna zabawa związana z odnawianiem legendarnych maszyn. Ciągniki były rozbierane, rozkręcaliśmy niemal wszystkie elementy. Zdejmowaliśmy koła, maszyna stawiana była na kozłach. Potem wszystko było naprawiane, stare elementy wymienialiśmy, na końcu odbywało się malowanie i dokładne skręcanie oraz montaż podzespołów traktorów. W efekcie miałem ogromną przyjemność, kiedy mogłem wsiąść do odrestaurowanego ciągnika i nim jeździć oraz pracować. Wszystko to było realizowane samodzielnie i przyniosło ogromną satysfakcję z tego, że własnymi siłami został odnowiony ciągnik, który był starszy ode mnie, opowiada Mariusz Pudzianowski.
Z racji licznych innych obowiązków nie wszystkie czynności prane są przez niego osobiście wykonywane. Jednak kiedy jest ich mniej, rolnik osobiście wykonuje prace maszynowe związane z ochroną drzew i ich owoców. Produkcja wiśni wiąże się z ogromnymi nakładami związanymi z ich zbiorem. Jest kosztowna, ponieważ konieczne jest zatrudnienie wielu pracowników. Przy większym areale ręczne zrywanie wiśni jest niewykonalne. Obecnie trudno jest pozyskać dobrych pracowników. Zresztą ręczny zbiór to ciężka praca. To dlatego 95% moich zbiorów odbywa się mechanicznie w oparciu o kombajny. Mamy różne rodzaje maszyn, samojezdne i ciągane przez traktor, mówi Mariusz Pudzianowski. Dzięki zbiorowi kombajnowemu dziennie udaje się zerwać nawet 30 ton owoców. Aby mógł być on możliwy, wcześniej przez kilka lat trzeba odpowiednio przygotowywać sad. Chodzi o właściwe ukształtowanie korony gałęzi przez ich przycinanie. Kombaj do wiśni nie ma zamkniętego podwozia. Jego konstrukcja opiera się na ścianach bocznych połączonych z solidnym dachem. Na nim ulokowane jest stanowisko operatora. Kombajn porusza się w rzędzie drzew. Za strącanie wiśni odpowiada znajdująca się w środku pionowa belka, do której zamontowane są poziome szarpacze, które z odpowiednim natężeniem poruszają gałęziami. Owoce spadają do rynien, które transportują je do plastikowych skrzynek. Taki nowy sprzęt produkowany w Polsce jest bardzo drogi. Ja znalazłem znacznie tańszy wariant. Kupiłem dwa samojezdne używane kombajny w USA. Pracownik jest w stanie zebrać 200 i więcej kilogramów owoców. Kiedy więc mechanicznie udaje się zebrać 28-30 ton owoców, można policzyć, jak ogromne nakłady ludzkiej pracy zastępują maszyny, wskazuje Mariusz Pudzianowski. Szczyt zbioru wiśni ma miejsce w lipcu. Terminy rozpoczęcia ich zrywania zależne są od odmiany. Zbiór w gospodarstwie Mariusza Pudzianowskiego, z racji możliwości jego parku maszynowego, sprawia, że udostępnia on kombajny innym sadownikom. Po zakończonych zbiorach wykonuje usługi zbioru, co jest niezwykle doceniane z powodu braku chętnych do ręcznej pracy. Branża sadownicza także odczuła wzrost kosztów produkcji. Kryzys związany z COVID-19, a potem wojną, nie spowodował, w przeciwieństwie do tego, co działo się na rynku zbóż, kukurydzy czy rzepaku, gwałtownego wzrostu cen owoców. Wzrost kosztów produkcji nie był więc rekompensowany. Dlatego też konieczne było zracjonalizowanie nawożenia. Wcześniej, wykorzystując nawożenie wapnem węglowo-kredowym, robiliśmy to zwykłym rozrzutnikiem, stosując określone dawki. Wykonaliśmy badania gleby w stacji chemiczno-rolniczej. Znamy zawartość składników pokarmowych. Nawozy nie są już wysiewane rozsiewaczem. Są one podawane bezpośrednio pod korzenie drzew, mówi Mariusz Pudzianowski. Nawozy są podawane podczas przejazdu ciągnikiem z niewielką przyczepą rzędami. Pracownicy wysypują określone ilości łopatkami bezpośrednio pod korzenie. Nie są już nawożone między rzędzia, jak miało to miejsce, kiedy wykorzystywany był klasyczny rozsiewacz. Specjalistyczna produkcja rolnicza w ocenie kulturysty ma wiele wspólnego ze sportem. Podobnie jak on, aby odnieść sukces, nie można sobie pozwolić na kompromisy. Zarówno sport, jak i rolnictwo wymaga dużo ciężkich i konsekwentnych nakładów sił. Jeśli chce się w tych dziedzinach osiągnąć sukces i konkretne efekty, trzeba zwyczajnie zasuwać. Aby być dobrym, trzeba włożyć w to dużo wysiłku i pracy, podsumowuje Mariusz Pudzianowski. Warto wspomnieć, że nie tylko on spośród zawodników MMA ma związek z rolnictwem. Najlepszy w ocenie fachowców obecnie polski fighter wagi ciężkiej, Marcin Tybura, który występuje na galach największej i najbardziej prestiżowej na świecie organizacji mieszanych sztuk walki, czyli amerykańskiej UFC, również posiada gospodarstwo. Jak opowiadał w wywiadach, nierzadko po walkach wraca właśnie do gospodarstwa, a prace polowe są dla niego wręcz relaksujące. Jeżeli spodobał Ci się ten odcinek, zostaw subskrypcję i łapkę w górę, a moje materiały częściej pojawiać Ci się będą w proponowanych do obejrzenia filmach. Zapraszam również do poprzednich odcinków, które właśnie wyświetlają się na ekranie końcowym. Dzięki i do usłyszenia na kanale Rolnictwo. Cześć!